Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Ostatnio miałem zapytanie dotyczące aplikacji DJI Fly i dynamicznego punktu home point, czyli punktu bazowego, a mianowicie czy podczas poruszania się, na przykład na rowerze, czy łodzią, czy też samochodem nawet, można aktualizować ten punkt bazowy, tak zwany home point. I spróbujmy dzisiaj zrobić takie ćwiczenie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaznaczymy sobie opcję wideo. Check complete. Ruszamy. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Ok, jesteśmy na samym rogu pola. Wzniosę się wyżej. Na wysokość około 30-40 metrów, żeby być bezpiecznie. I żeby o coś nie zahaczyć przez przypadek. Pierwsza sprawa. Jesteśmy w tej chwili w trybie normalnym. Sprawdźmy sobie, jak wygląda home point. On jest zanotowany tutaj. Za chwilę działamy dalej. Drona skierujemy sobie w tą stronę, w którą my idziemy i lecimy. Załóżmy, że chciałbym przelecieć w tamtą stronę jakieś 100 metrów. Tak, na rogu koło tego domku. Świetnie. To jest nasza sytuacja. Ja w tym czasie przejdę. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć nowy home point. Przechodzimy w takim razie do głównego menu. Tutaj mamy safety, update home point, drag to adjust the position of the home point. Czyli możemy też przeciągnąć. Spróbujmy zaktualizować tu. The home point has been updated. Please check it on the map. I teraz na mapie widać już nowy home point. I załóżmy teraz taką sytuację, że chciałbym home point mieć w tym miejscu, tak jak teraz mamy drona. Wchodzimy do menu safety, czyli bezpieczeństwo. Tutaj mamy zaktualizuj punkt bazowy, update home point. Albo przeciągamy sobie po mapie dany punkt, albo klikamy tam, gdzie jest samolocik lub też kontroler. The home point has been updated. Please check it on the map. I mamy już punkt bazowy. Jak widzicie, odległość wynosi zaledwie 6 metrów, tak? Od nowego punktu bazowego i na mapie to jest widoczne, że tutaj jest nowy punkt bazowy w tym miejscu, gdzie jest dron. Tak to wygląda, także to jest dość proste i robimy to z menu safety. Teraz przemieścimy się trochę do tyłu i trochę w prawo, tak żeby być ze słońcem. I chciałbym mieć ten punkt na skraju lasu, powiedzmy. Tam będzie za chwilę. Będziemy na skraju lasu. Podniosę się, żeby nie zahaczyć o drzewa. I w tym momencie chciałbym punkt bazowy mieć tutaj na tym rogu przy lesie. Przechodzę do głównego menu, safety, zaktualizuj punkt bazowy i OK. The home point has been updated. Please check it on the map. Świetnie. Zrobimy to samo jeszcze w języku polskim, bo szereg osób nie życzy sobie, żeby to było po angielsku. Settings, language, polskie. Polski język, trudny język. Mamy to. Jak widzicie, punkt bazowy jest tutaj. Teraz polecimy w moją stronę. Za chwilę dron przyleci tutaj do nas bliżej. Jest już przy nas. Chcemy zaktualizować teraz w tym miejscu. Przechodzimy do BESP. Następnie do zaktualizuj bazę. I następnie tam, gdzie jest dron i OK. The home point has been updated. Please check it on the map. Powinniście mieć też taki komunikat. Przeciągnij, by ustawić pozycję bazy. The home point has been updated. Please check it on the map. Spróbujmy jeszcze poprzeciągać chwilę. Jak widać, można śmiało to przeciągać w porównaniu do tego, co było tutaj. Załóżmy tu. The home point has been updated. Please check it on the map. Widzicie, że punkt bazowy przeciągnęliśmy troszeczkę dalej. Nie jest dokładnie w tym samym miejscu, gdzie dron. Prosta sprawa.
Słuchajcie, i to jest tyle, jeżeli chodzi o możliwości aplikacji DJI Fly i właśnie HomePoint, czyli punktu bazowego lub też bazy, w zależności od tłumaczenia. Prosta sprawa, trzeba tylko chwilkę poćwiczyć, najlepiej mieć dobre urządzenie z GPS-em, wtedy to działa dość fajnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam Was oczywiście do darmowego warsztatu filmowanie dronem i także na platformę Drone Bootcamp, wszystkie linki znajdziecie poniżej, tam jest dużo ciekawostek i dużo fajnych rzeczy, z których można skorzystać. Pozdrowienia, trzymajcie się, cześć!